Witam w kolejnym odcinku Szkoły Poetyzantów. W tym odcinku przedstawimy szpilki ultra lekkie firmy Kuecza, dostępne w Decathlonie. Co można powiedzieć o tych szpilkach? Co jest chyba najważniejsze? To ich inny kształt niż normalne standardowych szpilek. Jak pewnie zauważyliście, one są kwadratowe, co powoduje, że ich wytrzymałość na zginania, skręcenia i zgięcia jest o wiele większa niż standardowych szpilek, które mamy w namiotach, czy ewentualnie przy jakichś bivibabach, czy innych rzeczach, które montujemy do ziemi. Co jest ważne, że są wykonane z aluminium anodowanego, co powoduje, że jest one troszeczkę wytrzymalsze niż zwykłe aluminium, ale także jest lekkie. To daje nam to, że jedna szpileczka taka waży 9 gramów, kiedy normalna, zwykła szpilka waży gdzieś między 20 a 30 gramów. Niestety powoduje to też jeden minus tych szpilek. Te szpilki są po prostu bardzo krótkie. Mają tylko 16 cm długości i są dedykowane do ziemi twardej lub średnio twardej. Czyli jednym słowem, jeżeli mamy coś, miękki piach lub miękką ziemię spulchnioną, te szpilki mogą nie trzymać. Troszeczkę też według mnie końcówka, jakby w miejsce, gdzie wchodzi linka, jest zbyt płytkie. Powinno być troszeczkę, moim zdaniem, głębsze. Wtedy lepiej lina by trzymała, bo by łatwiej ją zahaczyć. Ale poza tym, te szpilki są dla mnie osobiście jednym z lepszych wyborów z powodu wagi, a to jest ważne dla każdego, kto liczy każdy gram do plecaka. Można je kupić po 5 sztuk, widać ich specjalnie, są pokolorowane na jasny, pomarańczowy kolor, odbijający światło, żeby chodzi o to, żeby było łatwiej je znaleźć. I co jest jeszcze od takiego istotnego, to to, że co też wzmacnia ich jakby w budowę, to, że są wykonane z jednego kawałka materiału, który został wyżłobiony poprzez maszynę, prawdopodobnie CNC, a następnie pocięte na odpowiednie szerokości. Każda z tych szpilek ma 4 mm grubości, więc jest to naprawdę solidny kawałek aluminium. Polecam ten zakup, łatwo dostępny w sklepach Decathlonu, na ich stronie internetowej. Warto mieć 18 gram, 10 szpilek na rzecz. To jest leciutkie, może nie tak długie jak normalna szpilka, ale warto to mieć w plecaku. Nawet fajnie zabrać ze sobą, kiedy idziemy gdzieś, gdzie mamy tylko pałatkę, kawałek sznurka. Wielokrotne zastosowanie jest mnogo. Na koniec chciałem dodać, że na pewno warto ze sobą mieć te szpileczki. Z podstawowych rzeczy to jest to, że ich kształt, który powoduje ich wytrzymałość, ich waga, gdzie jedna szpileczka waży 9 gram, więc mają 10 szpileczek, mamy niecałe tam 90 gram. To jest bardzo leciutko. To fajnie ze sobą zabrać nawet w jakiś krótki spacer, mieć przy sobie. Zastosowań jest wiele takiej szpileczki. Czy do mocowania nawet sznurka pod pałatkę, czy kocyka, cokolwiek innego. Polecamy to. Jest to do dostania w sklepach Decathlonu. Nie jest to drogie. I w tym odcinku to by było tyle. Zapraszam na kolejne odcinki. Zapraszam na subskrybowanie naszej strony. Zapraszam na naszą stronę i lajki na Facebooku. Dzięki, do zobaczenia, cześć.